Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na test nowości. Tak naprawdę te produkty na rynku są już co najmniej od sierpnia, bo wtedy je kupiłam. Trochę poczekały na swoją kolej i mowa tutaj o produktach Belle serii Hypoallergenic, a więc zdecydowanie mojej ulubionej serii kosmetyków marki Belle. I mam tutaj podkład Just Free Skin, korektor również Just Free Skin, a jakby tego wszystkiego było mało, to również bazę pod makijaż Just Free Skin. Dzisiaj chcę zrobić taki makijaż bardzo lekki, taki makijaż jaki robię, kiedy chcę się umalować, a nie nagrywam, zupełnie nie YouTube'owy, bez sztucznych rzęs i bez tego rodzaju udziwnień, więc wyjątkowo dzisiaj będę zaczynała makijaż właśnie od makijażu twarzy, bo wtedy faktycznie tak wykonuję, bo wtedy jest mi po prostu szybciej. Zapraszam Was gorąco do oglądania. I zacznę oczywiście od pielęgnacji, pomyślałam, że też kilka słów Wam na jej temat opowiem. Tutaj mam Hydro Rise, a więc nawilżająco tonizującą esencję ryżową dla cery suchej marki Creamy. Ja przypomnę Wam, że w opisie macie 15% rabatu na asortyment marki Creamy. Jest to bardzo fajny produkt, zawsze trzeba wstrząsnąć przed użyciem. Jest to bardzo fajny produkt, który łączy w sobie zarówno tonik, esencję, hydrolat, to jest wszystko, słuchajcie, tutaj połączone i marka Creamy właśnie wydając ten produkt jakby opiera się na tym, że jest to dwa, a nawet można powiedzieć trzy w jednym, że stosując ten produkt już nie musimy stosować dodatkowych produktów. No i wykazuje naprawdę rewelacyjne właściwości. Ja ostatnio testuję dużo tego rodzaju produktów, a więc produktów w formie płynnej z atomizerem, które mają być troszeczkę, wiecie, bogatsze od takich klasycznych właśnie hydrolatów, czy też toników. Teraz pod oczy nałożę krem marki Linia, krem Multi Hydration. Jest to lekki, typowo nawilżający krem pod oczy, który faktycznie rewelacyjnie do tego celu się spisuje, czyli rewelacyjnie nawilża te okolice pod oczami, spełnia tutaj w 100% obietnicę producenta, bardzo też dobrze zdaje egzamin pod makijaż. Natomiast na twarz nałożę krem marki Be The Sky Girl. Jest to Agent White, James White, a więc krem rozjaśniająco-liftingujący, który jest dedykowany skórze zmęczonej, z przebarwieniami i wymagającej nawilżenia. Jest to krem uniwersalny pod tym względem, że możemy go stosować zarówno na dzień, jak i na noc. Jest to również krem, który ostatnio używam. Jestem z niego szalenie zadowolona, właśnie szczególnie jako kosmetyk stosowany na dzień, bo tak go używam, nie używam go na noc. Bardzo dobrze również spisuje się pod makijaż. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chcę być w 100% szczera, to troszeczkę go za mało jeszcze używam, aby móc go już wychwalać w ulubieńcach września. I wszystkie te trzy kosmetyki to są kosmetyki, w których składniki są pochodzenia naturalnego, w których duża ilość, żeby nie powiedzieć, że kosmetyki, znaczy te kosmetyki w ogóle już są kosmetykami naturalnymi, tak? Bo są określone normy, które mówią nam, jaki procent składników ma być pochodzenia naturalnego, abyśmy taki produkt mogli nazwać właśnie naturalnym. I te wszystkie trzy produkty jak najbardziej spełniają te wymogi, te zasady. I mimo, że krem mi się wchłonął, to on zostawia jeszcze, wiecie, taką lekko, lepką warstwę, co akurat bardzo dobrze wpływa na nakładanie później makijażu, ale ja mu dam jeszcze sekundkę, ponieważ no, będziemy za chwilę nakładać bazę pod makijaż. Baza pod makijaż serii Hypoallergenic Just Free Skin to baza, która ma, tak jak cała właściwie ta seria kosmetyków, ma zawierać właśnie składniki pochodzenia naturalnego. 94% tutaj mamy procent składników właśnie pochodzenia naturalnego. Znajdziemy tutaj m.in. aloes, znajdziemy tutaj ekstrakt z białej herbaty. I baza ta oczywiście ma zarówno nam przedłużać, wiecie, trwałość makijażu, ale ma również bardzo mocno działać pielęgnacyjnie. Jej koszt to jest około bodajże 30 zł, jakoś nie przekracza tych 30 zł. Ja miałam kilka baz właśnie z Belle z serii Hypoallergenic i zawsze byłam z nich bardzo zadowolona. No i to mnie zaskoczyło, ponieważ baza ta faktycznie ma wyrównywać kolory, ale nie spodziewałam się, że ona ma kolor. I dodatkowo ma taką dosyć jakby oleistą konsystencję, mam nadzieję, że to widzicie, bo po prostu ona mi spływa. No to powiem prawdę, jestem w szoku, naprawdę jakby intensywność tego koloru na dłoni wygląda jak podkład, tylko bardzo jakby rozwodniony podkład. Jest bardzo przyjemna w aplikacji. Bardzo taka lekka, a i ona też zawiera glicerynę, także sądzę, że dlatego też będzie wykazywała takie działanie wygładzające. No i tak, i zdecydowanie nałożona
na te pół twarzy. Wy pewnie tego nie zobaczycie, zaraz Wam się oczywiście i tak przybliżę, ale ja widzę, że ta połowa twarzy jest właśnie zdecydowanie bardziej wygładzona jak druga. No i ten kolor, przynajmniej na moim kolorze cery, staje się niewidoczny, tak? Czyli ona niby zawiera jakiś pigment, natomiast po jej rozprowadzeniu całkowicie ten kolor zanika. No i powiem Wam, nie mam do końca poczucia, żeby ta baza jakoś super mi wyrównała ten kolorek skóry. Na pewno jest bardzo przyjemna, ale wiecie co? Też mam jednak takie poczucie, że minimalnie ten kolor, nieprawda jest to, co powiedziałam przed sekundą, minimalnie ten kolor widzę na twarzy. Wy go nie zobaczycie, nawet gdybym Wam się turbo zbliżyła, bo on jest taki no bardzo delikatny, wystarczy delikatnie. Wy go nie zobaczycie, nawet gdybym Wam się przybliżyła, wystarczy go, jest bardzo mało opacznie widoczny, wystarczy go delikatnie tutaj rozetrzeć na granicach, tak aby się nie odcinał i praktycznie znika. No niemniej jednak ja chyba szczerze mówiąc wolę bazy bez koloru niż takie, ale no twarz jest taka przyjemnie wygładzona, mięciutka, więc myślę, że na plus. No i lecimy z podkładem. I podkład także zawiera... Nie, ten podkład zawiera 85% składników pochodzenia naturalnego. Mamy tutaj także ekstrakt z aloesu, te same ekstrakty. Tak on się prezentuje, mamy szklaną buteleczkę z pipetką. Mój kolor to jest 01 Light. Jeżeli się znowu okaże, że jest za jasne, to się naprawdę poddaję. Ale nie powinien, bo w przypadku Belle, no i to jest znowu to samo, co mnie denerwowało w przypadku podkładu Eveline. Skoro kupuję podkład przez internet, to chciałabym mieć taką możliwość chociaż zobaczenia do końca tych kolorów. Zawsze używałam 01 z Belle, a teraz mam wrażenie, no coś ta pipetka mi nie chce go nabierać, a teraz, no co jest? A teraz mam wrażenie, że kolejny podkład, który kupiłam, jest za jasny. To jest moja odwieczna zmora, natomiast jeżeli chcecie powiedzieć, to po prostu rusz kobieto się do drogerii stacjonarnej, to w drogeriach stacjonarnych to za to z uporem maniaka kupuję podkłady za ciemne. No powiem Wam, że jestem bardzo go ciekawa na twarzy, no mówię, zawsze używam jedynki z Belle, ale ten kolor naprawdę wydaje mi się bardzo jasny, gąbka z Glam Shopu. No i lecimy. Nie, wiecie co? Sądzę, że ten podkład, mimo tego, że jest jasny, będzie miał ładny kolor. No ja jestem jednak osobą dosyć mocno bladą, twarz mam ciemniejszą od szyi. Sądzę, że ten kolor ma szansę tutaj idealnie się wpasować. No od tego też jest bronzer, aby później jakoś tam się przybrązowić. To co mogę powiedzieć, to to, że podkład ładnie się rozprowadza, że w takiej ciut większej ilości, tyle co go gąbka, wiecie, nie do końca wchłonęła i go ciut więcej nałożyłam, to zdaje się, że ma takie, powiedziałabym, średnie plus. No niemniej jednak ma zupełnie inną formułę niż podkład ten nowy z Eveline. Jeżeli nie widzieliście jeszcze tego testu podkładu Wonder Match, to jest on na moim kanale wraz z paletką Mio Instagram Wedding Vibes. Ten zdecydowanie ładniej wygląda na twarzy, bo już mówię, o co chodzi. Prześwituje faktura skóry. I moim zdaniem to jest bardzo ważne. Oczywiście nie zawsze nam pasuje, że te pory nam prześwitują, rozszerzone, ale z drugiej strony, jeżeli je w 100% wypełnimy czymś, zakryjemy i wiecie, nałożymy tą szpachlę, no to wtedy ta twarz przestaje wyglądać naturalnie. I o ile jeszcze w takim makijażu pseudo-wieczorowo-sceniczno-weselnym jest to do zaakceptowania, o tyle w takim makijażu bardziej codziennym, no dla mnie osobiście nie jest to do zaakceptowania. No, powiem Wam, że ładnie wygląda. Ja jakiś czas temu oglądałam jego test. Wydaje mi się, że na kanale Ady Grodkowskiej, jeżeli się nie mylę. I coś mi się kojarzy, że ona nie była z niego zadowolona. Chyba, że w ogóle mylę podkłady. Bo chyba nie osoby. Na pewno nie jest to podkład taki w 100% błyszczący. Taki wiecie, mokry, nie? Mimo, że taką ma formułę. Przypomina on troszeczkę ten mój ulubiony lightening, bo jest to takie wykończenie naturalno-matowe, czyli nie jest to podkład absolutnie matowy, nie jest to podkład rozświetlający stricte, jest to po prostu taki podkład dający wykończenie, no podobne do wykończenia naszej skóry, bo jeżeli nie mamy turbo tłustej skóry i nam się ona nie
nie świeci jak 150, no to właśnie nasza skóra jest taka ni to błyszcząca, ni to matowa. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. O kurde. W końcu mi się udało. Bardzo jestem zadowolona. A nałożyłam go stosunkowo sporo. Myślę, że jakby go nałożyć troszkę mniej, to jeszcze mógłby wyglądać jeszcze lepiej. No ale wiem, że teraz wiecie, kontrast z tymi sińcami i w ogóle tu mamy turbo. No i mówię, przy nosie nie bardzo, ale zobaczcie, jak ładnie wygląda twarz. Ej, kurde, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy kupiłyście ten podkład, czy wyglądacie u kogoś testy. Teraz lecimy z korektorem. Korektor ma się również nadawać jako baza pod cienie i my też dzisiaj chcemy go właśnie w ten sposób zaaplikować. I mój kolor to jest także 01 Ivory. Korektor tak wygląda, jest taki dosyć kremowy, ale i rzadki. Ale korektor przy tej ilości do krycia, to moi drodzy, nie ma totalnie, total nul. No dobra, to jeszcze raz powalczę z pipetką. I on ma takie, pewnie teraz widzicie, podtony żółte. Jest bardzo komfortowy w rozprowadzaniu. On ma bardzo podobną formułę jak ten podkład. Wiecie co, to będzie bardzo fajny korektor dla mnie, jako ten tak zwany pierwszy, ale krycia to on nie ma prawie w ogóle. O, ja jeszcze sobie go napchałam do oczu. Mam nadzieję, że to widzicie. Teraz będę płakać. No, to krycie jest bardzo, bardzo, bardzo drobne. Na powiece ok, ale pod oczami, na te sińce, no nie bardzo, więc idę po coś o mocniejszym kalibrze i dołożę z nienawidzonego przez siebie Benefita Boeing, albo dzisiaj mam po prostu takie turbosińce, bo coś mam wrażenie, że ta szpachla boeingowa też za bardzo... Tak, w ogóle nie wiem, czy dobrym pomysłem, wiecie co, było nałożenie tej bazy pod oczy też, bo mam wrażenie, że tutaj nam się lekko ciastkuje, tak na pograniczu, ale jednak. No teraz oczy mi się zrobiły czerwone, także znowu mamy kontrast. No mówię, no te okolice pod oczami moim zdaniem no nie wyglądają jakoś turbo, ale gęba. Buzia. Ja się teraz przypudruję klasycznie swoimi pudrami. Ostatnio nie mówiłam, jakie to pudry i mnie pytacie, więc tak. Inglot HD 43 pod oczy. Jest to puder rozświetlający, który jest niby transparentny, ale one się różnią w zależności jakby od domieszki koloru pigmentu. Mój ma kolor żółty. I na twarz puder Stay Hydrated w kolorze, którego już nie produkują, bo w kolorze bodajże 209. Znaczy no w tym, co go już po prostu nie ma, który mi się kończy, więc zobaczymy, co będzie, jak mi się skończy. Ok, twarz przypudrowana, tak na świeżo, więc jeszcze Wam się nie przybliżam. Przybliżę Wam się, jak skończę. Teraz sobie zrobimy kontur Heanem, bo dawno tego nie używałam. To jest Trio z Heana, po prostu ono chyba nie ma koloru, jest chyba takie tylko jedno. Muszę uprać pędzle i powiem Wam, udaje, że o tym nie wiem. Też tak macie? I powiem Wam, że kiedy robię sobie taki właśnie lekki, bardzo lekki makijaż, to bardzo lubię korzystać z różu Felicea 111. To jest taki cukierkowy, bardzo delikatny, różowy róż. On oczywiście jest porządnie w miarę napigmentowany. Trzeba gdzieś tam uważać, ale jak się go ładnie mało nałoży, albo potem się jeszcze go rozetrze, czy to pędzlem, czy gąbką, to on daje taki subtelny, niech będzie rumieniec, na tyle, na ile to jest w ogóle, wiecie, subtelne. To jest takie pitu-pitu, nie? Subtelny make-up, a tam nawalasz 20 warstw. No a rozświetlacz, którego użyję, to będzie My Secret Princess Dream. Dobra, wiecie co? Właściwie to już poza aparatem. Ja sobie na szybko tylko umaluję oczy i brwi i do Was wrócę. Tak sądzę. No. No dobrze, kochani, powracam ze skończonym makijażem z ustami żaby. Powiem Wam, ja nigdy nie lubiłam generalnie malować ust pomadkami. Mam małe usta z utratą pigmentu i nie robię tego prawie ostatnio w ogóle. I to widać. Naprawdę, wymalowałam sobie usta jak żaba. No nieważne, jeżeli kogoś ciekawi, co mam na ustach, to jest oczywiście niezastąpiona moja ulubiona pomadka, w której mi generalnie jest dobrze. Nie wiem, czy w takim lekkim makijażu jest mi dobrze, ale jest to Golden Rose, ta pierwsza seria, wiecie, matowych pomadek w kolorze 03. Podkład troszeczkę jakby stracił na swoim uroku, kiedy został przypudrowany, kiedy już trochę posiedział na twarzy, bo wchodzi mi dosyć mocno zmarszczki te mimiczne przy ustach, czy tam, nie, to nie są zmarszczki palacza, są po prostu te moje mimiczne, ja tutaj mam tą jedną taką widoczną
i tutaj mam dwie. One zawsze były widoczne, a z wiekiem jakby się troszeczkę, wiecie, powiększają. To jest w ogóle niesprawiedliwe, bo jak przytyłam, to powinno mi się zmarszczki wygładzić, a niestety u mnie tak to nie zadziałało. Więc troszeczkę wygląda suchawo, ale mam wrażenie, że głównie to, że odbieram go tak suchawo, właśnie wynika z wchodzenia w te zmarszczki, w które pewnie wchodzi mi każdy podkład, tylko normalnie nie robię tak, i z nosa, i z tych okolic pod oczami. Myślę, że on by bardzo dobrze wyglądał, gdyby go teraz jeszcze spryskać jakąś taką mgiełką, produktem nie utrwalającym makijaż, tylko takim spajającym makijaż. Czyli czy Inglotem, czy choćby Be The Sky Girl, ten mist. Ale podkład mimo wszystko podoba mi się szalenie. I powiem Wam, no tak, tutaj przy tym nosie nie bardzo, i powiem Wam, że będę go, że tak powiem, ćwiczyć. Jestem bardzo zadowolona, bo w końcu udało mi się znaleźć podkład, który wygląda ładnie. Ostatnio miałam znowu jakiegoś takiego pecha do tych podkładów. Może, jeżeli zda test trwałości, to może na najbliższą jumpreskę, czy tutaj imprezkę się nim wypacykuję, bo naprawdę podoba mi się właśnie taki efekt naturalności na twarzy. My się, słuchajcie, spotkamy za kilka godzin. To będzie jeden z tych filmów, gdzie do Was wrócę i Wam się pokażę, jak ta twarz wygląda właśnie po kilku godzinach. No, mam nadzieję, że dosyć dobrze będziecie to widzieć. Brwi też mi jakieś trochę oczywiście za ciemne wyszły, ale to standardzik.